może powiem dwa słowa i one będą zbieżne z tym, żeby za chwilę zebrać kasę. Regard chwilę temu wspomniał jeden z takich większych frazesów i sloganów, które panują, jest w ogóle kwestia zaufania Bogu. A jeden z takich obszarów szczególnie to zaufanie Bogu w pieniądzu. Wiara Jezusowi w pieniądzu. Praktyczna, realna wiara. Chciałbym dzisiaj, żeby każdy weźmiał swoje serce. Czy wierzysz Jezusowi? Czy wierzysz Mu również w pieniądzach? A tak naprawdę dalej chciałem postawić to pytanie. Czy żyjesz tak? Czy żyjesz w ten sposób? Czy wiesz, że ufasz Jezusowi w pieniądzach? Jeśli w tym momencie, kiedy mówię te słowa, wiesz, że masz ten problem, wystąp przeciwko temu jeszcze dzisiaj. Wystąp przeciwko temu. Wystąp przeciwko temu niedowiarstwu. Zdetronizuj bałwana. Postanów w swoim sercu. Jezu, ja usuwam lęk, usuwam strach, usuwam niedowiarstwo, usuwam wszystko, co zajmowało to miejsce. Ja postanawiam teraz. Wierzę, postanawiam teraz. Wierzę Ci w pieniądzach. Jeśli wiesz, że to słowo, jeśli w głębi serca wiesz, że to słowo jest do Ciebie, zrób dzisiaj proroczy gest, taki jak masz w sercu. Amen. Amen.